Szanowni państwo, dzień dobry. Witam na konferencji prasowej posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Radosława Lubczyka. W dzisiejszej konferencji oprócz pana posła weźmie również udział nowa dyrektor biura poselskiego w Szczecinku pani Lucia Miłko, która od Kwietnia jest nową dyrektorką i będzie organizować pracę biura poselskiego w tym mieście. Pani Łucze, jeśli można, kilka słów o sobie i o organizacji pracy biura. Bardzo proszę. Tak króciutko. Cieszę się, że mogłam dołączyć do tego teamu. Ze swojej strony chciałabym dodać, że pochylimy się wspólnie nad każdą sprawą, którą Państwo do nas zgłosicie, a można to uczynić online. Na skrzynkę pana posła radosław.lubczykmałpa.sejm.pl lub, lub osobiście do naszego biura, które się mieści tutaj przy Placu Wolności, numer 6 w pokoju numer 14. Biuro będzie czynne dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki od 10 do 12. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do biura poselskiego, zwłaszcza w sprawach dotyczących Szczecinka, jak i całego powiatu Szczecinelskiego. Kolejnym tematem, wydaje nam się bardzo istotnym, jest, są interwencje poselskie, które w ostatnim czasie pan poseł podejmował na rzecz Szczecinka i regionu. Dotyczą dwóch spraw. Pierwsza dotyczy bezpłatnej, zapewnienia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkoły społecznej w Szczecinku. Na chwilę obecną nie jest ona zapewniona i pan poseł podjął się działań mających zapewnić takie właśnie bezpłatne przejazdy. Natomiast kolejne interwencje związane są z tym, dlaczego Urząd Miejski w Szczecinku, jak i Starostwo Powiatowe z publicznych pieniędzy finansowały studia MBA i EMBA, które uprawniają do zasiadania w spółkach nadzorczych, z których to korzystali najwyżsi rangą urzędnicy w Urzędzie Miejskim i w Starostwie Powiatowym. Panie pośle, bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Jeszcze chciałbym jedno zdanie do biura, bo rzeczywiście skończył się czas pandemii. Biuro było nieczynne, można było się rzeczywiście komunikować tylko w formie elektronicznej. Dzisiaj zapraszam wszystkich państwa, będziemy mogli spotkać się osobiście i jeśli tylko będą możliwe problemy do rozwiązania, to postaramy się te problemy, szanowni państwo, rozwiązywać, chociażby te problemy, które dzisiaj Mamy do przedstawienia. To też są interwencje, z którymi przyszli do mnie mieszkańcy Szczecinka czy rodzice Szkoły Społecznej w Szczecinku. Szanowni Państwo, zacznę od darmowych przejazdów autokarowych dla dzieci, którzy uczestniczą na basen, na WEF i chodzą, jeżdżą na basen. Napisaliśmy taką interwencję do pana burmistrza Szczecinka. Rozmawiałem w te, o tej sprawie również z posłem, byłem burmistrzem Daglasem, gdzie taka komunikacja darmowa dla uczniów szkoły społecznej była zapewniona. Zlikwidował to pan burmistrz Rak. I, szanowni Państwo, w odpowiedzi dostajemy taką informację, Ja też chciałbym dowiedzieć się, jakie to są nowe zasady. Ja, Szanowni Państwo, napisałem pismo do Pana burmistrza Raka, a dostaję odpowiedź od Pana Tomasza Merka, prezesa komunikacji miejskiej. I chciałbym zwrócić uwagę w tym piśmie którego zapewne nie czytał pan burmistrz, ani pan wiceburmistrz Makselon, bo jakby to przeczytali, to wiedzieliby, że to jest po prostu bubel, który dostałem za odpowiedź, bo tu słyszymy w odpowiedzi, że szanowny panie pośle, w odpowiedzi na pańską interwencję informujemy, że realizowanie dowozów dzieci szkolnych na zajęcia basenowe dotyczą szkół publicznych, dla których obowiązki zapewnienia dowozu spoczywa na Urzędzie Miasta Szczecin. Szkoła, o której mówi pan poseł, jest szkołą prywatną. Więc informuję pana burmistrza, pana wiceburmistrza Makselona, który uczestniczył do tej szkoły, pana prezesa. Tomasza Merkla, że to nie jest szkoła prywatna. Trzeba znać różnicę między szkołą społeczną a szkołą prywatną. Szkołą prywatną w Szczecinku jest mm, tak zwany katolik, natomiast szkoła społeczna w Szczecinku jest to szkoła społeczna i, cel, i wszystkie pieniądze, które są e, przeznaczane te, w tej szkole, są przeznaczane na cele statutowe. Ta szkoła nie ma w swoim statucie zarabiać pieniędzy. Więc, panie burmistrzu. Czyta Pan te pisma, które w Pana imieniu są do mnie wysyłane, bo to jest nieprawda, to jest bzdura. Oczywiście złożyliśmy sprostowanie w tej kwestii i czekamy na odpowiedź, e, o, tym razem od Pana burmistrza Raka. Szanowni Państwo, pismo do burmistrza Raka odpowiada prezes e, komunikacji miejskiej w Szczecinku. Trochę kultury, Panie burmistrzu. To jest po pierwsze. E, e, druga sprawa, która dotyczy, którą też dostaliśmy. E, przyszli do nas e, mieszkańcy Szczecinka. Szanowni Państwo, Wielki Tydzień, czas przedświąteczny. Widzimy, jaka jest dzisiaj inflacja w Polsce. Widzimy, że rzeczywiście e, te święta będą albo są już bardzo drogimi świętami. Ale mam, dla, Szanowni Państwo, dla Was dobrą informację. E, można zgłosić się do Urzędu Miasta i dostać finansowanie na studia podyplomowe. Bo tak, zarówno jak pan burmistrz Rak i pan e, starosta Krzysztof Lis, takie pieniądze rozdają swoim pracownikom. Ja bym rozumiał, jeśli to byłyby szkolenie, które podnoszą kwalifikacje na danym stanowisku, ale to były studia podyplomowe MBA, które rzeczywiście, tak jak powiedział e, dyrektor e, Błażej Papiernik, radny Koszeliński, e, to są e, studia, które spowodowały, że ci, te osoby, które te studia skończyły, są w radach nadzorczych. Ja się pytam szanowni państwo, kto z państwa dostał podziękowania od tych osób, że państwo zasponsorowali im studia, bo to przecież są nasze podatki, to są wasze podatki, to my płacimy podatki w tym mieście. Miasto nie ma własnych pieniędzy, a rozdaje je na prawo i lewo dla swoich e, pracowników. Więc moje pytanie jest, czy jak e, mieszkańcy Szczecinka złożą takie dofinansowanie na studia MBA, to do, też dostaną je od urzędu miasta? Ja przypomnę państwu pan senator Stanisław Gawłowski, który wielokrotnie na swoim facebooku, na swoim twitterze... E, krytykował e, ministrów e, którzy dostali nagrody e, od pani premier Baty Szydło i słusznie że ich krytykował bo tych nagród nie powinny być za pracę którą się wykonuje ale moje pytanie jest do pana senatora Gawłowskiego czy pan skrytykuje swojego kolegę z Platformy Obywatelskiej który rozdaje te same pieniądze takie same pieniądze e, dla swoich urzędników czy to są inne pieniądze to są pieniądze publiczne tak samo jak tamte były pieniędzmi Publicznymi. Szanowni Państwo, ja bym chciał się zwrócić do Pana y, Wiceburmistrza Macieja Makselona. Panie Burmistrzu Makselon, nie, nie stać Pana, żeby Pan zapłacił za tą szkołę? Dostał Pan finansowanie z Urzędu Miasta i zasiada Pan jeszcze w dwóch radach nadzorczych, gdzie Pan pobiera wynagrodzenie. Apeluję do tych wszystkich osób. Apeluję do tych wszystkich osób. A Szanowni Państwo, tych osób. W 2020 i 2021 roku było 13. 13 osób dostało dofinansowanie od pana burmistrza Raka na kwotę w 2020 roku to jest 39 tysięcy, a w, w roku 2021 to jest 45 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, wielokrotnie słyszałam od pana, że miasto nie ma pieniędzy. To nie ma, nie ma miasto pieniędzy na przedszkola. Nie ma pieniędzy na inwestycje, a e, lekką ręką rozdaje Pan ponad 80 tysięcy na szkolenia. Które nie podnoszą kwalifikacji na danym kierunku. To są szkolenia e, MBA, które powodują, że ci, którzy skończyli te studia za nasze pieniądze, szanowni państwo, bo to są nasze pieniądze, które wydaje urząd miasta, i dalej pobierają z tego tytułu wynagrodzenie w radach nadzorczych. Pan burmistrz Maxelon, przypomnę państwu, jest w dwóch radach nadzorczych. I myślę, że po podwyżkach, które dostali samorządowcy, za którymi sam głosowałem, bo samorządowcy powinni więcej zarabiać. Jest niegodne wyciągać jeszcze nasze pieniądze na takie e, szkolenia, jak jest, na takie studia, jak jest MBA. Można to zapłacić z własnej kieszeni. Apeluję do Państwa, że unieście się honorem, jeśli taki honor macie, i po prostu zwróćcie te pieniądze albo przekażcie e, na cele. Różnych instytucji, na które można te pieniądze przekazać. Tak jak m.in. apeluje was senator Stanisław Gawłowski. Szanowni Państwo, ale to nie jest tylko Maciej Makselon, to są inni pracownicy, którzy oczywiście są, e, mogę powiedzieć, przyjaciółmi Platformy Obywatelskiej albo członkami Platformy Obywatelskiej. Ale z tym samym problemem napisaliśmy pismo również do pana starosty Krzysztofa Lisa. I co się okazuje? Że oczywiście pan Krzysztof Lis również dofinansowuje. Takie studia, i kto na te studia idzie? Pan wicestarosta. Pan wicestarosta. I co z tego wynika? Że niezależnie od tego, kto jest w jakiej partii, czy ktoś jest w Platformie Obywatelskiej, czy ktoś jest w PiSie, to pieniądze są rozdawane. Więc tutaj wszystkie barwy partyjne. Te pieniądze rozdają. Szanowni Państwo, w 2020 roku to jest 4 000, w 2021 to jest 12 tysięcy i w 2022 roku to jest 10 600, czyli w sumie 26 600 zł pan starosta zasponsorował również z naszych pieniędzy, również z naszych pieniędzy dla wicestarosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu. Ale dam Państwu przykład, ten właśnie sam. Starosta Krzysztof Lis, jak również pan burmistrz Paweł Mikołajski, zrobili takie studia MBA, czy zdali egzamin do rad nadzorczych za własne pieniądze. Czyli można. Czyli, pan, czyli można również taki egzamin zdać. Szanowny panie burmistrzu Macelon, ja proponuję panu, bo pan zasiada w dwóch spółkach, radach nadzorczych, jest pan po studiach MBA, można zdać taki egzamin, który jest bardzo trudnym egzaminem, wielu, wielu osób, który znam, którzy rzeczywiście są prawnikami, są mechanizmami, za pierwszym razem takiego egzaminu nie zdali. Ja jestem skłonny zapłacić dla pana burmistrza Maxelona za taki egzamin, żeby poszedł i sprawdził się rzeczywiście, czy ta wiedza jest wystarczająca, bo tych studiach po, po studiach MBA, czy warto by zdać taki egzamin na członków rad nadzorczych i się przekonać, jaką ma się wiedzę. Szanowni Państwo, czy to Platforma Obywatelska, czy to w naszym mieście Prawo i Sprawiedliwość rozdaje pieniądze na prawo i lewo. A to są nasze pieniądze. Panie e, wicestarosto e, Fabisiak, panie wiceburmistrzu Makselon, apeluję do pana, zwróćcie te pieniądze, nie korzystajcie, z, jeśli chcecie studiować, to zaróbcie je, zapłaćcie z własnych pieniędzy. Dziękuję. Są może jakieś pytania do pana posła? My te materiały wyślemy państwu na skrzynki pocztowe, zarówno treści zapytań, jak i odpowiedzi, żebyście Państwo mogli się sami z nimi zapoznać. My w najbliższym czasie będziemy zwracać się z prośbą o informacje na jakim stanowisku, jakie było otrzymane dofinansowanie. Mamy tylko ogólną informację, że było 13 pracowników. Też są wymienione funkcje osób, które korzystały z tych dofinansowań. W przypadku Szczecinka to jest to burmistrz, wiceburmistrz, dyrektorzy wydziałów. Natomiast tak jak Pan poseł Zastępcy powiedział... dyrektorów, w, główny specjalista, inspektor. Dokładnie. Natomiast w przypadku starostwa... Są to, tak jak Pan posłuch powiedział, trzy osoby, czyli wicestarosta, skarbnik i sekretarz powiatu. No i teraz będziemy pytać, które stanowisko otrzymało jaką kwotę dofinansowania.